To jest zawsze tak. Ja wtedy chcę skrzyknąć, tam jest. Ale to tak zawsze jest, nie? Że jak oglądasz, to jest takie, o kurczę, jak łatwo, a w sumie śmiesznie, bo Gekon właśnie po raz trzeci we mnie wjechał i dalej co? Nie zauważył. Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. Gdzie jest Hogaty? O, Kuba.pl się kręci, widzę. Gdzie oni? Bardzo blisko mnie. Co ty gadasz? Tak, za nim jest Janowski w sumie. Ale odjechał sobie teraz. Troszeczkę. No nieźle, gdzieś te okolice mniej więcej. Gekon też okrążenie robi. Także nieźle całkiem. Gekonik odjechał już. Zawracam. Co tu się wydarzy w takim razie? Gdzie jest Gekon? Gdzie jest cała reszta zawodników? O, Kuba! To gdzie? Bardzo niedobrze, Kuba.pl! Bardzo niedobrze w tamtym miejscu. Bardzo nieładnie tak stać. O, dobra, czerwony samochód, nie weźmiesz mnie, uciekam, czerwoniutkim. Mówcie coś, na bez kitu. Kurczę, dobra, ucieknę suwikiem ładnym, pięknym. Kuba, gdzie on był? Ale ja nie chodno. Wiem. Ja nie wiem. No to się dowiedziałem. A Janowski musisz przed siebie pojechać, żeby do niego dojechać, do Kuby.pl. Dzięki, ja go nie widzę. Gekon, ty do przodu i w prawo, a Michael do przodu i w lewo. I się spotkacie. Mniej więcej. Okay. Ale bez kitu. Kuba pewnie jeździ tą kurunką, tak rozwala te samochody i tak. Okej, wywalone. Okej. Odjeżdża szybko samochód. No tam. Kurde, zostawię go w spokoju. Nie, niechaj będzie. O, widzę trójkę panów na jednym skrzyżowaniu, to uciekam w bok. Pojadę może do Gekona w takim razie. Nie, do Janowskiego, przepraszam. Pojadę, bo Gekon tam jest. No co, do Janowskiego. Janowskiego też widziałem. Byłem na blisko, powiedziałem, że podjechał do Kuby i podjechał akuratnie wtedy. Także bardzo ładnie zadziałało. No Janowskiego widziałem przed chwilą, osobiście nawet. Więc Janowski jest najbliższy mnie na ten moment, więc git. Kurde, ciężko będzie. No na tym to polega, nie? Że było ciężko. O to chodzi. Ale Gekon mnie ładnie w ogóle szturchnął przed chwilą. Co? Pobliżu od Mateo, weźcie do Mateo gdzieś. Do Mateo? No, a Gekon tak palnął i wywalone w sumie. Ja sobie najgorsze, że nie pamiętam, jaki to był pojazd. No, nawet chyba nie zauważył Gekon za bardzo tego, co się dzieje. Musicie sobie panowie w ogóle info rzucać, nie? Co mniej więcej się dzieje. O, jaka piękna siedziba Life Invader. Ulala, jaka piękna ona jest. No, jest bardzo piękna. Janowski jest dosłownie obok. Także no nieźle. No kurde, ciebie nie widać. Daję wam fory bardzo, bo mówię bardzo blisko, gdzie... I to bardzo duże fory. Gdzie jestem. No to bardzo duże fory. No widzisz, tutaj przychodzi znajomość mapy, choć minimalna, ewentualnie jeżdżenie ze swoimi teammate'ami. Przypominam, możecie się komunikować, gdzie co jest, gdzie wy jesteście, to wy musicie między sobą, wiecie, się skomunikować, tak na dobrą sprawę. Na przykład w tym momencie Gekon jest najdalej ode mnie, więc Gekon mógłby z Kubą podjechać bliżej troszeczkę i byłoby lepiej, myślę. Wiecie, może jakiś samochód? Nawet nie wiem, czy to ma stronę. Nie mam pojęcia, tak szczerze. O, Janowski przejechał właśnie obok mnie w sumie, także... Janowski, gdzie jesteś? Siema, Janowski. O, tego... Live Invader. No, Invader, dokładnie. Live Invader. A, dobra, już widzę. Tak przejeżdżał Janowski, patrzył się chyba po tych samochodach i tak... Kurczę, który to jest on? Widzę Janowskiego, czy gdzie to jest? Gdzieś na tym pomarańczowym tutaj. Ale to chyba nie jesteś ty. No powiem tak, no to już wiesz, przejechałeś obok mnie, no to ja pojechałem kawałeczek dalej teraz. Także w stronę pola golfowego. Jesteście zaraz obok. Właśnie minąłem sobie wjazd do pola golfowego. Kręcę się po okolicy cały czas. Na spokojnie sobie jeżdżę, czekam, oczekuję na was wręcz. Więc
Gekon tutaj ładnie podjeżdża, widzę. Michael w lewo, jakbyś skręcił na skrzyżowaniu, to byś za Gekonem pojechał bardzo dobrze. A ty, Kuba, to już w ogóle też do tyłu i na skrzyżowaniu do Gekonka dojedź. Będzie ci łatwiej. Ja właśnie zapomniałem, gdzie jest ten wjazd. Ewentualnie tak jak jechałeś, Kuba, teraz też, także ja gdzieś w tej okolicy się będę kręcił chwilę. Także mam nadzieję, że panowie gdzieś mnie przyuważą. Jezu, Janowski, jakie kółko w ogóle robi. Co jest? No to zimno, Kuba, Janowski, zimno tam. Janowski cieplej trochę, w dobrym kierunku jedziesz. Ja jestem teraz znowu koło Life Invadera, zrobiłem sobie kółeczko takie od pola golfowego na Life Invader. Ty kto to po polu golfowym jeździ? Co jest? Ja. Dobra. Jak sprawdzać, to sprawdzać. Wszystko. Jak się ogląda, to łatwiej jest. Ale to prawda. To jest zawsze tak. No. Chcesz krzyknąć, tam jest. Ale to tak zawsze jest, nie? Że jak oglądasz, to jest takie, o kurczę, jak łatwo, a jak nagle przychodzi co do czego, że masz jechać i to robić, to już tak, kurczę, gdzie on może być? Który to on może być? Gdzie on jest tak naprawdę? Nie wiadomo, który to jest on. A ja sobie jeżdżę właśnie, cyk, i przejeżdżam bok chłopaków po raz kolejny. Także... Ja myślę ogólnie, że zniszczonych samochodów to jest pewnie dosyć sporo, jak ludzie tutaj taranują, między innymi jak Gekon mnie staranował przed chwilą i cztery inne samochody. Okej. Okay. Więc... No, Gekon kurczę... Taranujący, obok Live Invadera to było, to mogę wam podpowiedzieć na pewno. Tak. Tam pan zasłabł w ogóle w samochodzie chyba. Także jakbyście mu pomogli, bardzo ładnie. Ewentualnie to ja sobie tam zasłabłem i sobie po prostu z was zgrywam bekę. Także... No śmiesznie. W sumie śmiesznie, bo Gekon właśnie po raz trzeci we mnie wjechał. I dalej nie zauważył. Także... Nie, dobrze. Chciałbym jeździć. Nie no, Gekon, ja sobie stoję w korku, a ty wjeżdżasz w cztery samochody i to tak kolejny raz po prostu, nieładnie. Odjeżdżam wam stamtąd, chłopaki, bo Gekon nie zasługuje na takie dobre traktowanie. Odjeżdżam w stronę... jak pojedziecie do przodu, tą ulicą jak Gekon jest, ustawiony teraz, dobrze, w stronę Del Perro. Później skręcicie w lewo na most, główny taki. Jak na klub do Tonego. O, tutaj możemy się umówić. Gdzieś w tej okolicy teraz. Powinniście wiedzieć, gdzie tutaj Tony ma klub. Chociaż wy może macie w jakimś innym miejscu, kurczę. Ale to był chyba pierwszy, mi się wydaje, że to jest to pierwsze miejsce, w którym miał ten klub. Pod mostem to jest? No nie, no to jak Gekon jechał, cały czas prosto tą główną drogą i... No wyjechaliście dobrze przed chwilą, nie musicie przejeżdżać przez ten most. Jedźcie prosto zamiast na most tam. W stronę po prostu mola, o. Najprostsza droga do mola. Panowie, te okolice. Okej. No, tutaj przydałby się jeszcze jeden zawodnik jakiś w helikopterze, żeby was trochę naprowadzić. No. Byłoby wam łatwiej trochę. No Gekon jest najbliżej. Na ten moment. Najbliżej mola. Nie no, to Gekon podjedź trochę bliżej. No ja jestem bliżej mola niż ty. Więc... Molo. Molo. Może sobie po molu jeżdżę właśnie. No, tak. Nie podpuszczaj, a potem tam pojadę i się okaże, że go minąłem. Oj, tak. Chyba sprawdzą molo, chłopak. Gekon, nie słyszałeś z tego pipkania do ciebie? Ja słyszałem pipkanie jakieś. No to ja sobie pipnąłem, jak przejeżdżaliście po molu, byłem pod wami dosłownie. Okay. No co za normalnie. Dawaj tędy. No sobie stałem, wy tak przejeżdżacie, ja pipczę do was w kółko, a wy nic. Zero odpowiedzi. Nie w ślad jechał. Ja nie słyszałem w ogóle tego. No ale The Michael słyszał, także... Ja właśnie słyszałem. O, to nie jest udawane na pewno. O, ciekawe, Janowski 8, a Janowski, na razie Janowski. Nie.
Gdzie? Mówię właśnie, że gdzie? Ale gdzie? No, w twojej okolicy na pewno, nie? Na pewno cię widziałem, Janowski, no tak mogę powiedzieć. Także, cóż mogę rzec? Dobra. A kogo tu nie ma w ogóle obok chłopaków? Kuby nie ma. Kuba we mnie uderza i se odjeżdża. Masakra. Co? Kuba, gdzie jesteś? Koło mola. Kuba sobie tego, wiesz, randomowo we mnie uderzył, pojechał dalej. Okej. Spoko, Kuba. Może wróć się, Kuba, gdzieś tam, gdzie byłeś przed chwilą. To może jeszcze rozpoznasz, kogo uderzyłeś. Albo coś. No chyba, że nie rozpoznasz, to będzie gorzej trochę. Mi śmierdzi to tak. No. Te białe auto to tak... Trochę, tak? No, Stinky, to uderzajcie je! No to uderzajcie, jak uważacie, że to jest ten samochód. To jest samochód, który we mnie uderzaliście kilkukrotnie. Ciemny, muscle car. Taki jak Franklin ma. Boże, już myślałem, że powierzałem figę, bo wepchnęliśmy do morza jeden samochód. No. Dobra. Ja dupnął tam. Hop. No to, a nie, tak się zapytam. Mijaliście jakiegoś takiego muscle cara, czy... Czy ja właśnie jadę oprócz jednego, ale gościu mi faka pokazał, to może ty w sumie. Dokładnie właśnie, pewnie taki muscle car to był, tak mi się wydaje. Że to dokładnie tak jak mówisz. Że musiał być. No ta Buffalo. Ta, o, dokładnie tak, to Buffalo. W ogóle siema Gekon, siema Michael. Witam. Witam was. Minąłem was właśnie. Siema Janowski, na razie Janowski. Nie. No nie. Teraz z Janowskiego minąłem przed chwilą, więc... Jak przez chwilą, kurwa, jak nic nie jechało. No, ja jechałem z dróżką, a ty wyjeżdżałeś z parkingu ja właśnie. Ja uderzałem w jedno Buffalo, po czym Hogaty mówi, no, siema, Gekon, ja patrzę, drugi Buffalo obok mnie stoi, ale to też nie to. A najlepsze jest to, że jak ty uderzałeś to Buffalo, to ja byłem obok ciebie dosłownie samochodem. Ja przecież, także... jak? Kurczę, jak? No, tak, ja dokładnie. No, uderzyłem inne Buffalo i nie ma czego. No cóż, że ze Szwecji. Także, no tyle mogę powiedzieć. Siema, The Michael, na razie The Michael. Michael, gdzie jesteś, bo ja już mam... jestem jeszcze przy... pod... Jestem obok morza, oceanu. Dobra, widzę cię. Obok oceanu. No to niezły ocean. Zbite Buffalo. Na razie Gekon, hejka Gekon. No, nie, to teraz to się żartujesz. Ładne masz te... Boże, różowe chciałem powiedzieć. Zielone światełka, ładne. O, na razie chłopaki na tym skrzyżowaniu, nara. Michael 3 razy obok mnie przejechał w sumie. Nara. De Michael. Zbaba. Tak, no. Dobra, może podjadę do któregoś z was, taki osamotniony tam jest. Zbij się na czołówę. You get it, you get it. Szybciej, Kuba, jedź stąd, dzięki. Ale ze żółtym samochodzikiem pojechałem. Ja pierdzielę. Nie, to nie jesteś żółtym. Dzięki, że mi skrzyżowania zjechałeś, sobie właśnie przejechałem na czerwonym. O kurwa. No, na czerwonym, to było zielone, to w długo... Nie, ja już... Ojoj, ale Kuba, kurczę. Ale się zbejtował na żółte Buffalo w ogóle, Kuba, teraz. Tak, kurczę, tak od razu pojechał no. Za nim. Dosłownie. Ja jestem najbliżej Kuby. Kurde, no. Jak wygląda samochód Kuby, bo ja nawet nie wiem. Janowski, Kuba, Gekon, kurwa? Bardzo dobrze jedziecie w tym momencie, więc... Zielono. Janowski, do przodu i w prawo musisz pojechać trochę. Okay. Może pojadę do Janowskiego. Boże, kurde, gdzie on jest? Janowski, gdzie jesteś, bo ja nie wiem, czego jesteś. Dobrze, że Kuba nie zwraca uwagi na samochody jeżdżące pod prąd. Jadę z plaży jakby do miasta. O, Janowski, jakbyś tu wjechał w lewo, to byś mnie miał właśnie. Lewo? Może to jakieś punkty liczone za uderzenia? To minusowe. A, no to jak nie. Uderzysz to nie i nie odgadniesz, to na minus. A właśnie przejechaliśmy obok siebie, Janowski, w ogóle, ładnie.
Janowski, pamiętasz tam, gdzie ci powiedziałem, że jakbyś wjechał w lewo, to byś mnie miał? Właśnie znowu tu ja jestem, także... takie kółko zrobiłem. Okej. Po tym takim parkingu wewnętrznym, jakby o to chodzi. Aha, po parkingu, dobra, rozumiem. No, przejechałem z jednej uliczki przez parking na drugą z tobą. Ja jestem obok Janowskiego, więc... A ja nie wiem, gdzie jest Janowski. Wiem, że z jakiejś plaży na ten... Koło Mejzbanku. W sensie, jakby nie Mejzbanku, ale tutaj... Jak masz to biuro, nie? Po drodze. Aha, to no, to ja tam jestem w tym momencie, dokładnie w tym momencie tam sobie czekam. No to czekaj jeszcze chwilę. W jakim samochodzie? To jest... To już wiesz, to już no, nie będę się wysprzęglał, nie? W jakim samochodzie ja tam stoję, ale no jestem dosłownie obok tego miejsca. Pięknie to wygląda, panowie. Jak sobie pojechaliście właśnie dookoła tam. No jedźcie, jedźcie tam dalej. I... O kurcze, The Michael jest obok. Co jest? Co on tutaj odgrywa, The Michael? The Michael, przyjeżdżasz, czy nie przyjeżdżasz? Spróbuj dojechać. Co? The Michael? Spróbuję dojechać. Dobra. Próbuj dojechać. Okej. Okay. Gdzie panowie jesteście? Gekon gdzieś jest w okolicy. Gekoniasty? Tak, Gekoniasty jest gdzieś w okolicy. Ale co on robi, to ja tego nie wiem, niestety. A teraz kto tu jeździ obok? O, Kuba! Kuba? Co? Gdzie ty jedziesz, gdzie? Kuba? Kuba... No ja nie wiem, gdzie ja jadę, szukam. Chłopaki, ciebie. Chyba Kuba. Go mam, typa w szarej korwecie. Masz z tyłu przeciwnika? Z tego budynku, jest zamknięty parking na dole, chłop się próbuje uwolnić. No, a ty pewnie problem. Kolejne samochody palnąłeś, nie? Chyba tak. A wiesz, że jak palisz jakieś... samochody, to one się próbują uwolnić? Ale chłop ma maskę! A wiesz, że ludzie mają maski? A jaką ma maskę? Wiecie, co to jest w ogóle za maska? Co to jest za maska? Wygląda jak bandana. Bandana? Wygląda jak bandana. Wygląda jak bandana. Chyba wy sobie tam szukacie, aby go tak długo biła, aż mu zniszczę i zobaczymy. Chłopco go będzie niszczył, co jest? Co się tu stało? Czy ty, Gekon, jeździsz i niszczysz samochód? O nie. Nara, Gekon. No to jest korweta, mówiłem, chłopaki! Chłop się uwolnił, ucieka. Gdzie ty jesteś dokładnie? Skręca w lewo do góry, ale dymi się już mu samochód. Kuźwa! Jak tu... W górę, jecie w górę, w stronę cmentarza, dobra, pierwsza w prawo, tam. Okay. Ściągarnąć. Chociaż za nim jadę. Nie jedziesz ze mną, co ty gadasz? Ja, jedzie, korweta szara, bardzo zniszczona. Zaraz po Life Invader będziemy jechali. Pod Life Invader będziemy jechali. Okay. Popróbuję mnie zgubić. W górę przy polu golfowym jedziemy. Chłop uderzył w samochód, skręca w lewo. To nawet nie jest lewo, Gekon. No teraz w prawo. Co ty gadasz w ogóle? W górę, chłopaki, w górę. Ta najdłuższa droga w górę, potem co w górę. Co ty za fake info rzucasz, Gekon, w ogóle? Przecież ty mnie nawet nie widzisz. Widzę, bo gonię cię teraz cały czas. Nie, no co ty gadasz w ogóle? Gonię cię, mówiłem, że to jest on. Jadę w was. Gekon na farcie wjechał, palnął tak, że nie mogłem wyjechać kompletnie. O, jest kurczę, pieczone. A że tak w ludzi? Gekon, co ty robisz w ogóle? Próbuję uciec, jedziemy w drugą stronę. Jedziemy w drugą stronę. Idziecie? Nie wsiadę, jadę. Chłop skręcił na dół. Mam was. Ja za nim. O, ja uważajcie, nie. O nie. Ba, przyczepność, bo mnie zgubię. Dawaj, lecisz. Gekon. Cisnę za nim. Ma przyczepność. Jest, dobrze, sam przywalił. O kurcze, no. Pali się. Sam się rozwaliłem niestety. Teraz.
No niestety, takie bywa życie przewrotne. Macie jeden punkcik tutaj w takim razie.